trudny rok rzeczywiście, w sensie takim, że mierzyliśmy się z pandemią, natomiast jeżeli chodzi o sprawy miejskie, to rzeczywiście był to jeden z lepszych lat. Udało nam się zrealizować wiele zadań, które czekały na finalizację. Udało nam się zrealizować marzenie Opolan. Myślę, że każdy, kto był w Toyota Park i widział, jak wielofunkcyjna jest to hala, ma satysfakcję z tego, że taki obiekt powstał w Opolu, obok Okrąglaka. Każdy, kto odwiedza ogród zoologiczny, nie powiem, że może pogłaskać lwa, chociaż może się ktoś zdecyduje, czego nie zalecam, ale rzeczywiście lwy, które tygrysy, które zawitały w naszym zoo, również bardzo cieszą. Podobnie jak wiele innych inwestycji, nowoczesne autobusy, centra przesiadkowe. To za nami budowa hal sportowych, modernizacja stadionów, choćby na stadionie lekkoatletycznym pojawiło się oświetlenie i nowoczesna nawierzchnia. I tak długo można byłoby wymieniać. Wydaliśmy w zeszłym roku 330 milionów inwestycji, na inwestycje 330 milionów złotych, co jest największym wynikiem w historii miasta, a łącznie od początku, kiedy jestem prezydentem, na inwestycje trafiło 1 400 000 000 złotych, z czego 900 milionów to są środki zewnętrzne. To są rzeczy, które cieszą, bo dzięki tym pieniądzom Opole zmieniło się na przyjaźniejsze. Te inwestycje, które są kontynuowane, będą zrealizowane, więc tym inwestycjom już nic nie zagraża, dlatego że środki na nie są zakontraktowane. Natomiast no, mamy nadzieję, że będą nowe inwestycje i na pytanie niektórych mieszkańców, kiedy w końcu przestaniemy kopać w mieście, ja zawsze odpowiadam, że mam nadzieję, że nigdy. Dlatego, że to by oznaczało, że miasto się nie rozwija, nie ma inwestycji. Natomiast inwestycje będą, choćby nawet te, które są prowadzone przy ulicy Krapkowickiej. Dzisiaj tam swoje prace prowadzi PKP, ale za chwilę MZD będzie tam budowało drogę. Będziemy budowali drogę na osiedlu Róży Wiatrów, więc takich inwestycji, akurat podałam przykład inwestycji drogowych, ale też dzisiaj pan prezydent mówił o DPS-ie, który będzie budowany. Budujemy przedszkole za chwilę w dzielnicy Szczepanowice, też przy ulicy Krapkowickiej, więc to są przyszłe inwestycje, natomiast jeżeli chodzi o te, które są teraz, to gwarantuję, że zostaną zakończone. Odnosząc się do roku 2021, faktycznie, jeżeli chodzi o poziom inwestycji, był bardzo wysoki i zrealizowaliśmy go dość bardzo dobrze. Natomiast rok 2022 mamy zupełnie w innych realiach on jest wykonywany, dlatego że to, co zostało tutaj powiedziane, przede wszystkim wszedł Polski Ład, czyli zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w ustawach podatkowych. To spowodowało, że mamy zupełnie inne relacje wpływu dochodów niż w roku 2021, czyli mamy ponad 30 milionów mniej środków po stronie dochodów ze względu na obniżenie nam udziału w podatku PIT. Dlatego też wykonanie tego budżetu będzie bardzo trudne i będzie dość sporym wyzwaniem. Ja tak dopowiem dla przykładu, w roku 2021 spłaciliśmy odsetki od naszego zadłużenia w wysokości 3 300 000 zł ze względu na bardzo niskie stopy procentowe, bardzo korzystne. Natomiast w sytuacji 2022 roku przy takim tempie podnoszenia stóp procentowych, gwałtownym, bo jeszcze nie dotykamy zakończenia półrocza, a już mamy kilka podwyżek do znaczących. I to dotyka nie tylko osób fizycznych, ale również samorządy, które przede wszystkim ten dług, który jest zaciągany, brały pod kątem wkładów własnych na inwestycje po to, żeby zrealizować ten 1 400 000 000 złotych inwestycji, bo nie tylko dług je finansował, ale również inne środki. Można powiedzieć, że dług był takim małym elementem łączenia całej polityki finansowej miasta. I mówiąc o roku 2022, no, trzeba się liczyć z tym, że odsetki będą bardzo, bardzo wysokie, przekraczające ponad 25 milionów złotych.